Dzień dobry. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Literaccy. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją książki Natsuko Imamura, Kobieta w fioletowej spódnicy. Nie wiem, czy wiecie, ale jest to pisarka dosyć młoda, bo urodzona w 1980 roku, a już ogromnie utytułowana. Ta książka zdobyła najbardziej prestiżową nagrodę w całej Japonii. Co ciekawe, autorka tej książki pracowała również w tej branży, co nasza główna bohaterka. Zanim opowiemy Wam trochę, o czym jest ta książka, to ja zapytam może Zuzanny. Zuzanna? Ona nie wie, o co chodzi. Zuzanna, ale taka niewyjściowa dzisiaj. To nic. Jak widzisz taki tytuł, Kobieta w fioletowej spódnicy, i widzisz taką niewielką objętość książki, co masz w głowie? Myślę sobie, że to może być książka o kobiecie. Powiem Ci, brawo. Błyskotliwość 10. Słuchajcie, jest to książka o kobiecie, tak. Zresztą w fioletowej spódnicy. Myślę, że tu może być temat nierówności społecznej między kobietą a mężczyznami. Okej. I o tym, o nieszczęśliwości. Dobrze, dziękujemy bardzo Zuzannie za te... Dzięki. Przypuszczenia. Ja buziaka nie dostałem, no trudno. Oho. Bo ja ją to wyciągnęłam do tablicy. Dobra, ale to jeszcze raz cofniemy się trochę, bo zanim przynajmniej ja bym tak chciał, opowiemy, o czym jest ta książka, to ja bym chciał zapytać się Małgośki, bo ja też swoje zdanie mam, o emocjach, jakie towarzyszyły nam podczas czytania tej książki. Bo te emocje u mnie były bardzo jednoznaczne. Od samego początku do samego końca tej książki, po kilkunastu tak naprawdę kartkach, ja miałem cały czas jedno dogłębne przekonanie co do postaci, co do bohaterów tej książki. Co powiesz o emocjonalności tej książki? No dla mnie od pierwszej strony buduje się w tej książce ogromne napięcie, które z każdą kartką tylko i wyłącznie narasta. Mhm. Wiemy, że na końcu, jak w prawdziwych takich książkach, wiecie, grozy, że to napięcie musi być gdzieś rozładowane, że ten piorun musi gdzieś strzelić. Nie wiemy tylko gdzie. Mhm. Ja miałam pewne przekonania, które się o dziwo nie sprawdziły. Mhm. Nie przewidziałam zakończenia książki, środka książki. Mhm. Było tu dla mnie wiele zaskoczeń, pomimo tego, że to jest naprawdę no, 140 stron. Mhm. Więc niewiele tutaj można zaprezentować jakichś środków i stylistycznych, i emocjonalnych, a okazuje się, że właśnie można. Można. Słuchajcie, to jest książka tak naprawdę o obsesji. O obsesji osoby, która przestaje żyć własnym życiem. Ona tutaj w tej książce występuje pod postacią narratora, tylko jej życie zdeterminowała inna postać. Tak. I ona robi wszystko, żeby ją śledzić, żeby wiedzieć o niej jak najwięcej. I do czego to prowadzi taka obsesja? No to już dowiecie się oczywiście, czytając tą książkę. Dobra, to teraz wracamy od początku. Małgośku, o czym jest ta książka? Ta książka jest o tytułowej dziewczynie w fioletowej spódnicy, kobiecie w fioletowej spódnicy. Natomiast ten tytuł jest trochę przewrotny, ponieważ owszem, bohaterką taką namacalną jest właśnie owa postać. Natomiast jest też druga postać, o której Daniel powiedział, a która to postać prowadzi całą narrację i mówi o sobie, że jest kobietą w żółtym swetrze. I ta właśnie kobieta ma obsesję na punkcie naszej tytułowej bohaterki. I faktycznie ona ją śledzi, ona szuka kontaktu z nią, nie ma własnego życia, tak jak powiedział Daniel, jest wycofana, jest zamknięta. Rzecz się dzieje oczywiście w Japonii. Do tego stopnia ja powiedziałabym, że obsesja to jest jedna rzecz, ale jeszcze ogromna samotność kobiety w żółtym swetrze powoduje prawdopodobnie to, że ona jest tak mocno zafiksowana na to, żeby zbudować jakąkolwiek relację, akurat w tym przypadku z kobietą w fioletowej spódnicy, bo jest tak bardzo samotna. Myślę, że nie zna innych środków, które potrafiłyby
ją zbliżyć. Ona sobie całą nabudowuje taką właśnie otoczkę, gdzie nasza bohaterka idzie, co robi, że ona o tej godzinie je drożdżówkę, którą siedzi na ławeczce przed centrum handlowym. Ona ją rozdziela na pół, jedną część wkłada do buzi, druga leży. Te opisy tych obserwacji naszej obsesyjnej postaci są absolutnie zero-jedynkowe. Tam nie ma możliwości, jakbyśmy byli sami tą dziewczyną w żółtym swetrze i jakbyśmy sami obserwowali kogoś. Wszystko tam jest. Tam jest, gdzie ta osoba mieszka. Do tego stopnia właśnie to chciałam powiedzieć, że nawet nasza narratorka w sobie tylko znany sposób, o którym się tutaj dowiecie, załatwia, troszeczkę naciągam to, załatwia, ale robi wszystko, żeby nasza kobieta w fioletowej spódnicy dostała pracę tam, gdzie ona pracuje, czyli w hotelu. No właśnie, bo co wiemy o kobiecie w fioletowej spódnicy? Niewiele. Wiemy, że każdego dnia przesiaduje w galerii handlowej, wiemy, że dzieciaki ją trochę zaczepiają, ale ona na to za bardzo nie zważa. Wiemy też, że nie posiada za wiele pieniędzy, że pracuje dorywczo i te prace trwają dosyć krótko. W momencie, kiedy otrzymuje pracę w hotelu i właśnie nasza autorka tej książki również pracowała jako pokojówka hotelowa, więc pewnie te całe schematy zarządzania, co i jak i gdzie robi się w hotelu, wie doskonale, więc nasza kobieta w fioletowej spódnicy dostaje pracę, o którą dba, stara się wykonywać ją jak najlepiej i kiedy na początku poznaje te współpracownice, wszystkie są jej uprzejme, wszystkie dla niej zachwycone są tą nową postacią, pokazują ją, co robić, jak to wszystko funkcjonuje. Natomiast w pewnym momencie nasza kobieta w fioletowej spódnicy zawiązuje jakąś dziwną relację z jej przełożonym, z kierownikiem czy też z menadżerem. Z ich przełożonym, tego hotelu. Menadżerem tego hotelu. I tak jak Małgosia powiedziała, buduje się tutaj to napięcie, że czekamy na jakiś krach, na jakieś ogromne wydarzenie, na jakąś taką falę, która za chwilę prawdopodobnie zmiecie wszystko. Czy to następuje? Bo jest taki moment, w którym jakby ta fioletowa spódnica idzie w dół, w cudzysłowie, i obnaża trochę inną twarz. Tak. Że nasza fioletowa bohaterka może tupnąć nogą, walnąć pięścią w stół i jakby zmienić swoją postać o 180 stopni. Tak, ona... Przepraszam. Nie, nie. Z osoby, która nie oczekuje niczego od życia, nagle chce wziąć garścią. Ale... ja wam muszę jeszcze coś powiedzieć, bo to nie jest pierwsza książka, którą czytamy japońskiego autora czy japońskiej autorki i ona rzeczywiście jest na wskroś japońska. Tak. Jest bardzo drobiazgowa. Jest szczegółowa. Mamy małe historie, małe rzeczy, do których przywiązujemy ogromną wagę. Czyli jak składamy tą pościel. Tutaj jest taka atmosfera takiej... Kultu pracy chyba. Tak, też. Ale takiej pieczołowitości. Rzeczy składają się z drobiazgów. Dzień się składa z drobiazgów, które dla naszych bohaterów są naprawdę niezwykle ważne, bo budują im całe życie. To, co ty powiedziałaś na początku o tej samotności, to ja właśnie miałam od pierwszej strony do ostatniej poczucie takiej, ale absolutnej samotności, takiej odosobnienia, takiego bezsensu swojego życia, braku w tym swoim życiu czegokolwiek, o co się można zaczepić, więc musimy zaczepić się... O fioletową spódnicę. Tak, o kogoś innego, bo nasze życie jest po prostu druzgocące. I dla mnie ten fakt jest... przerażający, że takie osoby oczywiście funkcjonują w naszej społeczności, ale że też nie posiadają takiej chęci sięgnięcia po swoje, tylko że muszą gdzieś patrzeć na inne, na czyjeś życie. Tak. No, mnie ta książka o tyle przeraziła, że też łatwo było mi wejść trochę w tą fioletową spódnicę i myśleć sobie, że może jest ktoś w otoczeniu nawet moim, który na przykład obserwuje, który analizuje, który tyle wie na przykład o moim życiu. Tu bardzo łatwo się wchodzi w takie, w jedną albo drugą postać, bo to jest pisane tak
Sugestywnie, tak? Tak, i tak jednocześnie prostym bardzo językiem. Te książki z serii z Żurawią, to już jest Bowiem wydawnictwo. Jagiellońskie. Jagiellońskie zresztą. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak. Zresztą, które my uwielbiamy, bo te książki jakby pozwoliły nam dotknąć trochę pisarzy z innego kraju. Zdecydowanie. To jest taka, no tak, nie idźmy w tą stronę, bo się zaraz rozwleczemy. Natomiast ja chcę powiedzieć, że ta książka, jak wiele książek właśnie o Japonii, o Chinach, o tamtej części świata, o Azji, pokazuje, jak to jest różna kultura. Jak my się różnimy. Ja też przykładam bardzo dużą wagę do pracy, ale praca nie determinuje moich działań całego dnia. Oczywiście wstaję rano, robię jakieś czynności, wyjeżdżam do pracy, wracam po tej pracy, ale praca jest dla mnie środkiem na zdobywanie pieniędzy i na realizację swoich dalszych planów, pasji, marzeń. A ja trochę mam takie poczucie, że w tych książkach praca jest już celem samym w sobie. I tak jak ja myślę sobie o Europie, że są pracoholicy, dla których praca jest wszystkim, tak mam wrażenie, że oni tam nie są pracoholikami, oni po prostu nie znają innego, to jest któraś książka, która mi takie przeświadczenie w głowie robi, że nie znają po prostu innego modelu w ogóle funkcjonowania, życia. Tak, ale ja myślę, że też to wynika z pewnej dyscypliny i z pewnej tradycji. Wiesz, to też jest kraj, gdzie... ile tam jest tych wysp? Ogromna ilość tych wysp. Ostatnio słyszałem, że 6 tysięcy jest wysp, gdzie na jednych jest bieda, na drugich... Oni ciężko pracują po to, żeby przeżyć. Ten kult pracy jest pewnego rodzaju bezpieczeństwem. A z drugiej strony jest to niezwykle zaawansowane technologicznie, cywilizacyjnie kraj. I ja też mogę dać przykład tutaj dzieci, które uczą się grać na fortepianie. Słuchajcie, one startują w wieku 4 lat, czasami w wieku 9 lat przechodzą już bardzo zaawansowaną psychoterapię, bowiem są już tak spalone, wypalone. Jednocześnie rodzice jakby nie, oczywiście z tego, co my przeczytaliśmy, nie pozwalają na jakiś oddech, nie? Więc dla nich ta praca rzeczywiście jest, tak jak mówisz, czymś absolutnym, jakimś absolutem. Tak. U nas nie. My żyjemy w takim społeczeństwie, w takiej cywilizacji kulturowej, gdzie rzeczywiście to jest pewien środek do celu. Oczywiście może być naszą pasją i wtedy możemy się zatracić. Natomiast u tych bohaterów tej książki, tam mało co istnieje. Nie ma. Tam wszystko jest podporządkowane. Tak. Muszę wstać, bo mam autobus, który... O 8:02? Nie spóźnię się, tak. Bo muszę kartę odbić, bo nie mam wytłumaczenia. I ta obsesyjność takiego właśnie punktualizmu, takiej dyscypliny, ona też się bardzo mocno przejawia i też nam sugeruje... Jaką postacią jest narratorka. Tak, tak. Bo my w tej książce nie dowiadujemy się zbyt wiele. Nie wiemy, skąd pochodzi, jakich ma rodziców, czy ma chłopaka, czy miała miłość. Tego nie wiemy. I jak czytamy i zaczynają się te postaci troszeczkę ze sobą tak, mijać albo też nachodzić na siebie, że ten żółty sweter zaczyna trochę być, chcieć być tą fioletową spódnicą. Tak, też miałam to przeświadczenie. Tak, że jakby zakładamy sobie maskę już kogoś innego, bo tyle o tej drugiej osobie wiemy, że będzie nam łatwiej być postacią w fioletowej spódnicy niż samym sobą. No kurczę, no przerażające. Tak, nie? Takie zatracenie poczucia własnej wartości i braku celu w życiu, bo jeżeli naszym celem będzie naśladowanie kogoś, no wybaczcie mi, to no, ja się z tym nie zgadzam. Nie? Zdecydowanie. No na pewno tutaj jest taka sytuacja, że nasza fioletowa spódnica przechodzi pewien progres. Ona, ta postać bardzo mocno ewoluuje z biegiem czasu pracy. Tak. Ona nabiera pewności siebie, ona maluje sobie paznokcie, ona inaczej chodzi. Tak jak wcześniej chodziła w jakiś sposób przygarbiony. Nie pamiętam... Cichutko mówiła, bo to też jest ważne. Tak, na początku też zwrócili uwagę, że ona cicho mówi, więc miała nauki takiego, wiecie, no, stanowczego mówienia, dzień dobry, pewnego, właśnie tego chyba kierownika. I tą ewolucję tej postaci bardzo ładnie widzimy. Tylko, że z drugiej strony właśnie jest ten nasz żółty sweter. Bardzo mi się podobają te określenia. Który nie ma własnego życia. Która to osoba nie ma własnego życia? Która chce być, bo to wyraźnie też widać. Chce być taka, jak fioletowa spódnica. Mi się wydaje, że ona na początku
jej się wydawało, że one są bardzo podobne do siebie. I stąd ta chyba obsesja na punkcie tej fioletowej spódnicy i ta myśl, że one mogą się do siebie zbliżyć. Ale z biegiem czasu fioletowa spódnica właśnie robi ten progres emocjonalno-fizyczno-psychiczny, który powoduje to, że ona nagle jest pewna siebie, ona nagle jest chwalona, wszyscy ją widzą, a naszego żółtego swetra nie widzi nikt. Zresztą w ogóle nasz, Małgosiu, ten żółty sweter jest niewidzialny, nie? To jest postać niewidzialna. Nawet dla tych dzieci, którzy zaczepiają fioletową spódnicę, okazuje się, że nawiązują nawet jakąś relację, bo to jest chyba tak, w życiu również, że w momencie, kiedy mamy jakieś spełnienie, czy to dotyczy pracy, czy to dotyczy miłości, czy może pasji, to w tym momencie otwieramy się trochę bardziej na ludzi, otwieramy się może na rzeczy, które do tej pory były niedostępne, robimy jakiś krok do przodu, robimy rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy i ta fioletowa spódnica w momencie spełnienia w tej pracy zaczyna zauważać, zaczyna rozmawiać, zaczyna zaczepiać, aż w końcu robi pewnego rodzaju wywrotkę, która jakby nie mieści się w głowie w sposobie pojmowania naszego żółtego swetra. Wybaczcie nam, że mówimy właśnie tymi określeniami co do kobiety narrator, czyli żółty sweter i nasza główna bohaterka, czyli fioletowy sweter. Fioletowa spódnica. Tam oczywiście pojawiają się jeszcze inni bohaterowie i w tej pracy, i menadżer odgrywa swoją rolę. I te dzieci też uważam, że są ważne, bo one też w jakiś sposób tą akcję poruszają. No to pokazują zmianę. Przede wszystkim tak, zmianę naszej bohaterki. Zmianę. I no powiem wam, że to jest na pewno książka o dużym ładunku strachu przed samotnością. O takim dogłębnym poszukiwaniu środków zastępczych. Nie patrzenie na swoje życia. To jest, moim zdaniem, Małgosia, to jest smutna książka. Bardzo. Natomiast ona też jest... to są małe słowa. Tutaj nie ma jakichś wybuchów emocjonalnych, jak u Goethego, czy tam, wiecie, w tych całych naszych romantycznych pisarzach. Tutaj to wszystko jest takie... Jak zawsze. Tak. Kieszonkowe, tak, takie malutkie. Te zdania są takie proste. Tutaj cierpi się szepcząc, nie krzycząc. Tutaj łzy... I w samotności absolutnej. Tak. W czterech ścianach, coraz mniejszych. Natomiast to też jest książka, w której możemy przeczytać, dokąd to prowadzi. Jak wielkie później są rozczarowania, kiedy zawierzamy innej osobie, bo stworzyliśmy sobie tylko jej obraz na podobieństwo swoich, nie wiem, marzeń, a rzeczywistość jest po prostu... Zupełnie inna. I czasami przerażająca. Cóż, polecamy wam tą książkę z całego serca. Bardzo, bardzo jesteśmy ciekawi, jak ją przeczytacie. Podzielcie się z nami koniecznie komentarzami. My was zachęcamy do sięgania po książki. Po trochę inne książki. Tak. Może nie te właśnie mainstreamowe i z pierwszych stron gazet i portali. Tak, ale to już wiecie, że my bardzo chętnie razem z wami czytamy rzeczy, które właśnie w tych gazetkach empikowych się po prostu nie pojawiają. Dawna seria z Żurawiem, teraz Bo Wiem, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kobieta w fioletowej spódnicy i nasza 41-letnia autorka, czyli Natsuko Imamura. Czytajcie i dajcie nam znak. Jeszcze tak ładnie zakończyło się, ja chciałam zapytać Zuzanna, a jak po tym naszym wystąpieniu, czy... Będziesz czytać tę książkę? Będziesz czytać tę książkę? Ja bym chciała. Dobrze, to my ją przeczytaliśmy, możemy cię zostawić. Idzie. Aha. No. Czy ja mogę być dzisiaj specjalnym gościem? No bo! Tak cię trochę tutaj... No. Chciałam cię trochę wkręcić. Co? Zainteresowała się ta książka? Zainteresowała mnie ta książka. Bardzo mi się podoba, jak o niej opowiadaliście. Mhm. Uważam, że jesteście niezwykle inteligentnymi ludźmi. O matko, z ust naszej córki taki komplement. Trochę wymusiliśmy to chyba notować. Nie, ja po prostu bym chciała, żeby mama mi jutro zrobiła mój obiad, który mi ma. A, to dlatego. No słuchajcie, no dobra. Zdrowie. Dziękujemy Ale za... Ale też bardzo polecam serię z Żurawiem, moja ulubiona książka z tej serii. Teraz bowiem. To, no tak, to Dziewczyna z Konbini, ale też bardzo lubię książkę Perfekcyjny świat Miła Kosumidy, o której bardzo rzadko mówię, a uważam, że jest warta przeczytania. Trochę w klimatach Murakamiego, jeżeli lubicie. Okej, to muszę przeczytać. Dobra, to co?
To tyle o tej książce. Zachęcamy Was, dzielcie się komentarzami, a my zmykamy coś zjeść. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.